Dzisiejszym Słowem Bożym, Ewangelią na dzień dzisiejszy jest Ewangelia o rządcy, który jest nieuczciwy, tak go Chrystus nazywa, nieuczciwy rządca, aczkolwiek pochwalony przez swojego Pana, że roztropnie postąpił, ale na pewno nie jest to coś, co się próbuje przypisać czasem Panu Jezusowi, że zachęca do cwaniactwa, do nieuczciwości, do wykorzystywania cudzego majątku. Absolutnie Chrystus do czegoś takiego nie zachęca. Musimy patrzeć zawsze przez pryzmat całości nauki Jezusa. Chrystus mówi absolutnie, że bogactwo szczęścia nie daje, szczęśliwy jest człowiek ubogi, szczęśliwy jest ten, który żyje tak jak On, jak Chrystus, który wszystkiego się wyzbył, który nas ubogacił swoim ubóstwem. Ale Chrystus w tej przypowieści, taką ona jest, pochwala pewną zapobiegliwość, pewne światło, które ma ten rządca nieuczciwy na swoje życie, że potrafi tę sytuację wykorzystać właściwie. To nie jest absolutnie coś, czego my mamy się uczyć wobec tych wartości materialnych, bo Chrystus mówi o czymś innym, że mamy być roztropni jako synowie światłości. I jacy ci synowie światłości? Mówi święty Paweł w pierwszym czytaniu. Nasza ojczyzna jest w niebie. My nie urządzamy się według tej ojczyzny. Ten nieuczciwy rządca miał tylko tą perspektywę. Tylko to życie, dlatego tu się zabezpieczył. A my mamy ojczyznę w niebie, więc my mamy, tak jak on się zabezpieczał tu na ziemi, my mamy się zabezpieczać, w cudzysłowie, wobec tej ojczyzny, która jest w niebie. Co prowadzi do tej ojczyzny? Co my możemy wykorzystać, żeby się w tej ojczyźnie niebieskiej znaleźć? Bo my mamy być synami światłości. Tamci są synowie ciemności. Nie mają tego światła na życie wieczne. Więcej, że można się tym schematem życia tego świata można się posługiwać i święty Paweł nad kimś takim ubolewa. Bo to do chrześcijan mówi to słowo. Wielu postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Wrogiem Krzyża Chrystusowego jest ten nieuczciwy rządca. Że to nie ma w sobie tej postawy umierania dla siebie, zajmowanie ostatniego miejsca, wyzbywanie się bogactwa, tylko wręcz przeciwnie, wrogowie Krzyża Chrystusowego. Ich losem ostatecznym, mówi św. Paweł, jest zagłada. Ich Bogiem brzuch, bo oni chcą się napełnić, chcą się nasycić. Jak tu mieć, jak się zabezpieczyć do końca życia najlepiej, jakimikolwiek sposobami. Wszystkie chwyty dozwolone, byleby tylko mieć. A chwała w tym, czego się winni wstydzić. I to jest to, co ma ten świat. Świat, my mamy się tego wstydzić, tych wszystkich rzeczy, które świat proponuje, tych wszystkich ideologii, które przychodzą, ideologii wrogich przykazaniom Bożym, więc cały i gender, i cwaniactwu, i rozpychania się łokciami, szukania siebie za wszelką cenę, dążenie do szczęścia po trupach innych, byle mi tylko było dobrze. To tego się mamy wstydzić. Ile dziś jest golizny w ubieraniu się, w mass mediach, ale nie tylko, na ulicy i tak dalej. My mamy się tego wstydzić. My mamy mieć zupełnie inną opcję. Mam mieć ten wstyd, Boży wstyd. Ich dążenia są przyziemne, natomiast nasza ojczyzna jest w niebie. I to jest to, do czego chcemy dążyć. Do tego nie dążył ten sługa nieuczciwy. My mamy być uczciwi. To jest zupełnie inny sposób życia, myślenia, działania, aniżeli myślenie tego świata. Gorzej, jeśli my się tym światem zachwycamy, czy też ten świat w jakiś sposób
próbujemy naśladować, czy gorszymy się, że w świecie tak jest. Można się gorszyć tym, że teraz dla polityki ktoś wstąpił w sakrament małżeński, przyjął ten sakrament, a za chwilę burzy się na kościół, kopie ten kościół i pluje na niego i walczy z nim. Ale to jest sposób tego nieuczciwego rządcy. On ma tylko ten świat i teraz wszelkie chwyty dozwolone. Pasuje mu nawet chrześcijaństwo w danym momencie, żeby zrobić parę punktów. Wykorzysta to. Nie mamy się temu dziwić. Chrystus nam o tym mówi. Chrystus może i pochwali takiego nieuczciwego rządcy. Jak on nie widzi nic innego, nie ma wiary, nie ma niczego innego, będzie w ten sposób robił. I to niekoniecznie będąc zupełnie poza Kościołem, ale to samo i w Kościele, że przyjmę sakrament małżeński z wielkim hukiem, z wielką pompą. Wszyscy będą łącznie z rządzącymi na moim tak zwanym drugim ślubie. Można mieć inną opcję polityczną, ale tak naprawdę mieć myślenie tego świata, gdzie w tym wszystkim Pan Bóg, trudno jakoś go zobaczyć. Tak to jest. My się nie mamy tym gorszyć, tylko patrząc, Chrystus mówi na to, mamy w sobie dokonywać tego rozrachunku. Ale ja chcę iść za tym światem, zazdroszczę tak naprawdę temu światu, zazdroszczę, że inni się w ten sposób poukładali, czy też tutaj święty Paweł patrzy na to i mówię o tym, że mówię to z płaczem. Patrzę na to, co, którzy tak postępują i mówię to z płaczem. Odczuwam ten płacz wewnętrzny. Szkoda mi tych ludzi, bo ja zrobiłem doświadczenie z czymś innym, z czymś lepszym. Że mam to widzenie synów światłości. Inne widzenie. To słowo przychodzi też z pewnym przesłaniem na teraz. Że słowo, skoro przychodzi to słowo dzisiaj, nie wczoraj, nie jutro, dzisiaj. Czy na ile jestem właśnie tym człowiekiem, który zdaje sobie z tego sprawę, że dzisiaj jestem wobec tego rozrachunku. Nie kiedyś, tylko dzisiaj. Że jest mi coś zabrane. Że Chrystus chce mnie z czegoś ogołocić. Ten Pan chce mi zabrać moje włodarstwo. Dzisiaj. Na ile jestem gotowy zaryzykować? A na ile mam w sobie właśnie to głupie mniemanie, że przecież mam jeszcze czas, jeszcze się mogę urządzić, jeszcze może mogę pożyć na sposób tego świata, a potem może jeszcze mi się uda żyć inaczej. Nie, to słowo przychodzi właśnie teraz, że dzisiaj mogę podjąć pewną decyzję, kim chcę być, w co się chcę zaangażować, który kierunek chcę przyjąć. Czy chcę się stać człowiekiem tego świata, a więc synem ciemności, tego, który żyje po swojemu i swoje życie układa po swojemu, czy też jest tym, który chce być synem światłości, który chce zaryzykować, jak święty Paweł, na poważnie, w jednym momencie, całkowicie oddając się Chrystusowi, rezygnując ze wszystkiego, rezygnując nawet z tych dóbr duchowych, które nagromadzi do tej pory. Chce się jak gdyby wyzerować, żeby tylko i wyłącznie żyć tą opcją Pana Boga, żeby płakać nad światem, ale żyć inaczej, mieć radość z tego bycia z Chrystusem, nowego życia, nie tego życia według świata, tylko życia według Ojczyzny Niebieskiej.